potężna blokada pociągu, zderzenie przy użyciu dwóch tarczy i dosłownie popieprzona wspinaczka. To dopiero początek dzisiejszego odcinka, w którym przedstawimy wszystkie istniejące mity w nowym rozdziale. Natomiast ty, drogi widzu, możesz zgarnąć całkowicie za darmo ten oto superancki mikrofon od C-Series, pod warunkiem, że w sklepie wpiszesz kodzik JACOB, obejrzysz ten odcinek do końca i napiszesz w komentarzu, których mitów nie znałeś, zasubujesz kanał z dzwonkiem, ponieważ ponad 40% nie subuje. I przypominam, że każdy 1000 polubień to jeden mit więcej w kolejnym odcinku. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć pięter. Czy ja jestem w stanie tam doskoczyć po prostu wspinaczką, jak twierdzi mit? Zobaczmy, chyba będę w stanie na luzie. Czego, to jest niesamowite. A co lepsze, tą pionową ścianę jednocześnie można budować i wspinać się po niej. To jest po prostu chore, ale mit potwierdzony. Pan sprawdzian, czy tarczą da się kogoś zabić po prostu biegnąc i... O, w dupę. Da się. Ja myślałem, że go tylko odepnę, ale nie znam damage'a. Rzekomo po wejściu na oficjalną stronę Fortnite'a i wpisaniu tego jakże idiotycznego kodu mamy otrzymać całkowicie darmową emotkę. Ja w to nie wierzę, ale klikamy zrealizuj kod i Fortnite szuka. Szuka. Potwierdź, że chcesz wykorzystać ten kod na swoim koncie. Aktywuj. Teraz odpalamy Fortnite'a i proszę bardzo, dostajemy bananofon. Foko! Naprawdę fajna, darmowa, podkreślam, darmowa emoteczka. Jak widzicie, w tym momencie, w nowym sezonie da się przedpremierowo ubrać skiny Lego w Fortnite. Jak widzicie, po lewej stronie mam Lego Fortnite, na środku mam Lego bananka. Sprawdźmy, czy mogę odpalić emotkę jako Lego bananek. To jest najsłodsze, co w życiu widziałem, przysięgam. A wejdźmy jeszcze teraz do szafki. Skórek Lego Fortnite, to ja widzę. Chłopie, czekaj, czy ja to mogę zmienić? Tak. Ja mogę sobie ubrać jakiegokolwiek skina chcę. Bałwanek, rybka, krasnoludek. Co ja widzę? Nie wierzę. Przysięgam, nie wierzę, ile tego jest. Jakiś drift nawet, stary. Kit, ciastek, cool trooper, czaszkownik. Boże, kochany. Mit oczywiście potwierdzamy i lecimy dalej. Następne mity dotyczą medalionów, które widzicie przede mną. Po pierwsze, czy leczę po podniesieniu? Zobaczmy, faktycznie kef nam idzie powoli. Czy, jeżeli podniesiemy ich więcej, to ten kef będzie szedł nam szybciej i idzie nam bardzo, ale to bardzo szybko. Dodatkowo mamy komunikat, że moje położenie zostało ujawnione. I teraz rzekomo, jak tych medalionów mam aż 5. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tak jak ja mam. To bardzo, ale to bardzo łatwo mnie zobaczyć na mapie. Ja jestem mega widoczny, panowie, czy nie? Tak, no, bardzo. Podnieś medaliony, zobaczcie, jak to wygląda. O Jezu, to jest strasznie malutkie. O kurde, nie, dobra, to jest mega mocne. Uwaga, sprawdzamy, czy tarcza chroni nas przed czepiakiem. Ja mam w zasadzie tym razem to przeciwnika i... O, nie chroni. Poszło. Teraz wielki test, mianowicie zaczynam podnosić mojego teammate'a. Podnoszę. I nagle, załóżmy, że coś się dzieje, że muszę przerwać. Idę. Czy zaczynam od nowa? Nie. Ten progres się powoli cofa, ale możecie nas spokojnie puścić i dalej kontynuować podnoszenie. Przysięgam, ta opcja jest tak, ale naprawdę tak zarąbista. To jest hit. Teraz skupcie się, bo ten mit brzmi identycznie, ponieważ twierdzi, że w locie, skacząc, ja mogę jakoś zawrócić. Nie do końca wiem jak, ale chyba tak. Jakby biegnę i... Trochę lecę w tę stronę. Nie wiem, czy tak było zawsze, czy to jest jakieś placebo. No chłopie, no nie mogłem takiej zrobić. Skaczę do przodu i lecę do tyłu. Nie, no da się jakby tak obrócić w locie kiedyś. Tak się nie dało, więc mit potwierdzam. Postaram to jest, stary. Naprawdę tak się nie dało, a to brzmi tak kretyńsko. No nie dało się tak. Kolejny test, czy mityczna pompa, czyli aktualnie najlepsza pompa dostępna w grze, zabija na hita. Zobaczmy, podejdźmy. Ja obstawiam, że tak. Obstawiam, że tak i... 190. 10 HP. XD. No to niestety nie zawija. Mit obalony. O tak. Skoro jesteśmy przy damage'u, to zobaczmy, czy najlepsza snajperka zadaje ponad 300 obrażeń po strzale w głowę. I uwaga, czy to prawda? Tak jest. 303. Potwierdzamy. Kolejny mit głosi, że lama ucieka, tak jak we wszystkich innych sezonach, i muszę go obalić, bo lama nam nie ucieka, tylko stoi tak jak w sezonie OG. I daje po 350 cegły, metalu i drewna. Klasyczek. Kolejny test teraz oczywiście pokazuje, że tarcza broni go przed strzałami, ale w stopy strzelać możemy normalnie, chyba że... Kucnij, zobaczymy, czy to działa. Nic nie mogę zrobić. A w rękę? Mogę. Okej, czyli tylko ta ręka ci wystaje. A możesz ją schować? O, tak średnio. Tak średnio. Zobaczmy jeszcze, czy tarczę można złamać. Oj, 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 oj. Można. Puściłeś czy złamałem? Złamałeś.
Kopie, jestem mega mocny. Sprawdzam, czy chroni przed grapplerem. Tak? Chroni. Uwaga. Tak. No nic się nie mogę zrobić. Lekomaty czasami z fioletowych stają się niebieskie. Fioletowy automat z leczeniem. O, jak się pochodzi bliżej, to jest niebieski. Nie wiem, co tu się dzieje. Dawaj. Rzucam bombę. I to się zatrzymało? Zatrzymuje mnie. On to chłopcze. Mit potwierdzony. A na całe? Czy co? No nie mogę się ruszyć, zdezaktywowane mam. Ja im nie ufam. Muszę sprawdzić sam. No nie mogę. Zdezaktywowane. W ogóle nie pamiętam, że coś takiego było, bo rzekomo to było, ale ja turbo tego nie pamiętam. A sprawdźmy, czy mogę tym zatrzymać pociąg. Nie mogę. Fenomenalnie, ja mam to gdzieś, chłopcze. Ginę. Na samochód działa, na pociąg nie. Stoimy równo? No ta, no. To spróbuj strzelić tak, żebym ja dostał, a on nie dostaje i zobaczymy, czy mój skin jest pay to lose. Dawaj. Czy mam większe hitboxy? Strzelaj, no. Strzelam. Dobra, ja nie dostaję. Dostaję. A ty nie dostajesz rekier? Ja nie dostaję. Aha. A teraz pod pachą mu na przykład strzeliłem. Ja nie dostałem. Ja nie dostaję. No to zajebiście. Nie niezły pay to lose Fortnite. Rzekomo te oto nowe światełka świąteczne działają dokładnie tak jak kiedyś szyny do grindu i zobaczmy tak. Normalnie możecie sobie po nich jeździć. A od dołu mogę wejść? Tak. Wszystko się zgadza. Następny pan mit głosi, że rozwalając nowe krzaki otrzymamy z nich owoce i chyba nie otrzymamy żadnego, ale to żadnego owocka, tylko te owocki sobie leżą w koszykach. Więc obalam micik i sprawdzam jeszcze jeden związany z tymi owockami, czy one chronią nas przed Foldy Mage'em, skacze i tak. Nie dostałem w ogóle damage, więc ten potwierdzam. Pozostając w obrębie tej samej tematyki, zobaczmy, czy krzaki tak jak kiedyś chronią nas przed Foldy Mage'em. Oczywiście, że tak. Potwierdzamy micik. I ostatni na dzisiaj test z Foldy Mage'em związany. Skaczemy na świąteczne lampki. Czy działają tak jak... Nie. Nie działają jak szyna grindu, bo trzeba było kliknąć E w locie, a na szynie automatycznie was jakby łapie. Szukam zegara, bo tutaj gdzieś ma być zegar, który pokazuje mi za ile przyjeżdża pociąg. I patrz, jest. Jest zegar. Za 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mamy pociąg. To działa. To niesamowite. Chłopie, to jest zajebiste. Nowy grappler oprócz tego, że służy nam do movementu, co już sobie sprawdziliśmy, to jeszcze służy do zabijania. O, działa. I można też przyciągnąć się do graczy. Uwaga, uwaga, sprawdzamy, czy pociąg zadaje damage graczom. Ja to szczerze, że on nie zabije, nie? On nie zabije. Nie. Nie! Prawdę nie? No nie. On mi nic nie robi. Co jest grane? No pierdzielisz, ja muszę obalić ten mit. No tak, obalam mit. A teraz sprawdźmy, czy ja mogę ten pociąg zabarykadować, czy on rozwali moje budowle, czy nie. No dobra, stary, zbudowałem taką ścianę, że nie ma opcji, że to przejdzie. Dobra, dobra, powolutku jedzie. I zobaczmy, czy rozwali... Tak, tak, zero oporu. Zajebista gra. Super. Powalony ziomek przede mną, wyrzucam mu w tym momencie medalion i zobaczmy, czy jego kevlar będzie rósł. Tak. Na spokojnie, jak widzicie, w lewym górnym rogu kevlar rośnie. Mit potwierdzony. Co lepsze, w ogóle nawet na nim jest efekt leczenia, jak go podnosimy. W nowym rozdziale długość używania apteczki zależy od tego, moi drodzy, ile ta apteczka ma nam uleczyć HP. Maksymalnie może leczyć 10 sekund, a jeżeli tego HP potrzebujemy mniej, to leczy nas szybciej. Zgadza się, potwierdzamy. Podobnie sprawa działa z dużą podką, natomiast z minisem nie możemy chodzić. Możemy chodzić i używać minisa, czyli tutaj mit obalamy. Gdzie jest boss? Dobra, mam bossa. Proszę, muszę go zabić. Boże, komo? On klęczy i płacze? Siedzi i płacze. Ej, faktycznie mit potwierdzony, jeżeli o to chodzi. Muszę zabić koleżkę. On zginął. Trudno. Ale faktycznie leżał i płakał, więc mit potwierdzony. Teraz przyszła pora na test, który pojazd jest najszybszy w aktualnym sezonie i rozdziale de facto. Ja wstawiam G-klaskę. Siadamy. 3, 4, start! No i zobaczmy. Dobra, motor to jest jakaś żena. Chłopie, ty mnie blokujesz! Zaraz się detonuje. No Lambo jest najszybsze. Zdecydowanie. Ale to patrzcie, to Lambo... To ty go blokowałeś? Ale cię wyrąbał! Dobrze! No Lambo, Lambo wygrywa. Znaczy Lambo, Lambo Rocket League wygrywa, tak? Furka Rocket League. Okej. Nie wiem czemu, ale pociąg plus motor ma mnie zabić. Zaraz zobaczymy dlaczego. Nie no, nic się nie dzieje. Jest mega luzik. Oho. Oho! Co to było? Halo, panie motor. Aha!
No to niezły mega luzik. Jednak mit potwierdzony. Nie rozumiem. Pompeczka numero uno, pompeczka druga, duo, nie wiem, chyba. I zobaczmy, czy double pompa wróciła do Fortnite. Raz, dwa. O, po czasie. Niestety, działa. Nie działa niestety. Znaczy działa, ale po czasie, czyli nie działa. A teraz sprawdźmy, czy animację picia potki mogę przerwać poprzez wspinaczkę. Dokładnie tak, przerywam i tracę potkę. Ważniejsze. Zobaczmy, czy z przeszkodami to działa podobnie, nie, ale wspinaczką tak. A sprawdzamy, co się stanie, jak zderzymy się tarczami. Dawaj, 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 dawaj. Ale co ty robisz? O kurde! Biegnij na pełnej, biegnij na pełnej. O. Ty. Oboje. Oboje dostaliśmy damage, okej. Okay. Teraz ty biegnij, a ja się po prostu zakrywam. Biegnij, biegnij, biegnij. O. Nic się nie dzieje. Nie działa. To jeszcze raz na pełnej, dawaj. Dawaj, 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 odpalaj, odpalaj. Bo ty kucasz, tak? Nie kucnąłem. To było dziwne. Proszę pana, proszę podnieść, proszę bardzo. Najpierw ja używam i zobaczymy, czy to uleczy nas dwóch. Dostałeś? Tak. O to użyj ty. Też dostałem. A grawitacja? Też przechodzi. Okej. Okay. Czyli mit potwierdzony. Sprawdźmy, czy enemy mnie leczy. Nie. Ja ciebie? Też nie. Okej. Okay. W nowym rozdziale podobno nie trzeba więcej męczyć się z okienkami, bo po prostu nasza postać sobie automatycznie sama przeskakuje, podobnie jak wszystkie inne przeszkody. I oczywiście mit jest stwierdzony. Krążą pogłoski, że nowego grapplera możemy używać w nieskończoność. No dobra. Na razie wydaje się to być całkiem legit, ale... No nie do końca. Bo po czterech użyciach mamy przerwę. I po przerwie ja go mogę znowu używać? Mogę. Okej, no to w nieskończoność z przerwami. Nie istnieje skill limit w tej grze, co nie? Zużyłem stary 1000 materiałów, żeby tu wejść. Coś nie gra. Zawsze trzeba było 400 materiałów. O, mam. Ale powiększyli sky limit, chłopie. Zobacz, jak ja jestem wysoko. To jest sezon pod skybase'y. Więc tutaj przy okazji testowania innego mitu, bo właśnie chcę sprawdzić, czy przeżyje upadek od wysokości przy użyciu kotwiczki. Mieliście inną rzecz sprawdzoną, mianowicie sky limit. I czy to mnie ratuje? Tak, czyli jak w OG Fortnite. Oho, jest pan kanał. I legenda głosi, znaczy mit głosi, że możemy się nim przemieszczać. Oczywiście, moi drodzy, jest to prawda. Działa to dokładnie tak samo, jak kiedyś działały kibelki. I oczywiście działa to w dwie strony, więc możesz jeździć w jedną, możesz jeździć w drugą. Bardzo fajna rotacja. Mit potwierdzony. Ekstra. W nowym sezonie według mitu sejfy otwiera się przy użyciu medalionów. Halo? Faktycznie tak albo nie, nie wiem, bo ja ten medalion mam, beku. Ale... Coś mnie zeskanowało. Powiedzmy, że tutaj mit potwierdzamy. A dodatkowo legenda głosi, że w sejfach oprócz złota, skrzynek, tutaj takich fajniutkich, mamy możliwość ulepszania itemów. Klikamy użyj. I faktycznie do pompy możemy sobie dołożyć nawet celownik, który nam powiększa całość X. 1,3. Laser. Tłumik, tak żeby nie było nas słychać. Mit potwierdzam, ale sprawdzam jeszcze jak... To działa, stary, nie słychać nic a nic. Nie słychać nic a nic, jeżeli chodzi o tą pompę. ZXD. Mityk raz, mityk dwa. Podnosimy i testujemy, czy da się ulepszać mityczne itemy. Nie da się. Tej broni nie można modyfikować. Czyli faktycznie to prawda, mit potwierdzony. Przede mną klasyczne stare Lambo, które każdy z was bardzo dobrze zna. To nie jest jeszcze to nowe Lambo, ale jak do niego wsiądę, to się zmieni. Zmieniło się. Zmieniło się. Mojego furkę skina z lamą na drzwiach. Ej, dobra, to jest mocne. To jest mocne. Potwierdzone. Chłopie, jak to wygląda? Jak to wygląda? Kocham Fortnite. A teraz sprawdźmy po pierwsze, co się stanie z motorem, czy on go rozwali i czy się stanie ze mną w samochodzie. Nie. Motor przepycha, a ja? Co się ze mną wydarzy? Patrz! Zatrzymał się. A nie, jedzie. Jak dam nitro, też jedzie. On, chłopie, ma mnie w dupie. Dzwoni i jedzie. O, i mnie przepchnie. Czekaj. O kurde, o... No zajebiście, misiaczku. Bokiem. 3G klasy bokiem. Ale patrzcie, pociąg jedzie i zobaczmy, czy 3G klasy, czyli najmocniejsze fury dadzą radę. Nie, w żadnym wypadku nie dały rady. I uwaga, uwaga, ostatnia szansa, czy tarcza zablokuje pociąg. Nie powinien mnie odbić, bo jestem na kucaka. A, no to nieźle. Zajebiście, mega. A jakbym biegł na sprincie? Nie no, chłopie, nic nie działa. Mi to balony, po prostu pociągu nie da się zatrzymać. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Przypominam o mikrofonie, który możecie zgarnąć o wpisywaniu kodziku JCOB. Trzymajcie się. Nie.